Dzisiejszy filmik będzie pod tytułem Zwinny jak ninja. O, tak. Będzie dużo konkurencji i nawet będzie można wygrać złoty medal. Jeśli chcecie się przekonać, kto go wygra, to zostańcie z nami do końca. Mam nadzieję, że ja go wygram. To jest mój ulubiony. Zaczynajmy. Wojtuś? Uwaga, uwaga, uwaga! Ogłaszam konkurs pod tytułem Super Ninja! Dzień dobry, panie sędzio. Jesteśmy tu we dwójkę. Ja mam na imię Helenka, a ty jesteś mi przyjaciel Żółw Zenek. Witajcie. A jestem mały brat Helenki. Jak masz na imię, mały bracie Helenki? Wojtusinek. Witaj, Wojtusiu, witaj, Helenko, witaj, Zenku. Czy chcecie wziąć udział w konkursie Zwinny jak ninja? Kochani, dodam tylko, że do wygrania są oto tutaj piękne złote medale. W takim razie, kochani, wpisuję was na listę i zapraszam za godzinkę, ponieważ o godzinie 13 rozpoczną się nasze zawody i do wygrania. O, jak miło, klek, 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 klek. Proszę tutaj nie przekupować tylko sędziego buziakami. Aha, tak więc przygotujcie się, kochani. Czy macie wygodne ubranko? Tak. W takim razie proszę jeszcze chwilkę odpocznijcie i za godzinkę widzimy się na naszym zawodach. O, kle, 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 ja widzę, że zawodnicy mają bardzo dużo energii. Wspaniale się składa. Wszyscy są gotowi? Tak! To rozpoczynamy! Nasza pierwsza konkurencja nazywa się Skok przez przeszkody. Aby zdobyć punkt, nie wolno nadepnąć na poduszkę. Ani jedną poduszkę nie wolno nadepnąć. Bo uwaga, poduszka parzy! I jak tam? Helenka przygotowana? Wojtuś przygotowany? Bieg przez przeszkody, to znaczy, że nie wolno nadepnąć naszej przeszkody, naszych poduszek. Uwaga, kochani! Uwaga, przygotowani do startu, start! Zenku, czy jesteś gotowy do rozpoczęcia udziału w pierwszej konkurencji Skok przez przeszkody? Tak, jestem gotowy, tak, jestem gotowy. Już nóżki mam rozgrzane. Tak więc czekam na sygnał i rozpoczynam. Ale to będzie trudne. Oj, widziałam, jak Helenka z Wojtusiem tutaj dzielnie brali udział w tej pierwszej konkurencji. Zenek, będę tobie kibicować, żeby ci łatwiej poszło. Dziękuję, Helenko! Z takim wsparciem na pewno mi się uda. Przygotowani do startu, start! Brawo, Zenku! Udało ci się! Zenek! Gratuluję, kochani, to ja teraz idę do swojej tabeli. A może sobie nawet pofrunę, będzie szybciej. Zenek!
Uwaga, zawody zwinny jak ninja. Pierwsza runda. To tu Helenka, trzeba będzie... Uwaga, Helenka, zaliczam. Brawo! Wojtuś, zaliczone. Zenek, zaliczone. Brawo, kochani! 20 przysiadów w 3 minuty. Uwaga, kolejna konkurencja przed nami. Kolejna konkurencja, 5 pompek. O, jeden, dwa, o, jakie to męczące, 3, 4, 5. Helenko? Wojtusiu, teraz chciałbym wam wyjaśnić zasady tej konkurencji. Rzut do celu, jak sama nazwa wskazuje, trzeba będzie rzucić do jakiegoś celu. Naszym celem będzie tutaj oto ten pojemnik. Wojtuś, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeżeli wrzucicie 5 piłeczek, zaliczam tę konkurencję. Wracam na swoje stanowisko sędziowskie. Rzut do celu. Uwaga, nasza kolejna dyscyplina. Pajacyki, 10 pajacyków. Przygotowani do startu, start! Jeden. Rzuć i złap piłkę. Brawo! Teraz Wojtuś. Wojtek! Brawo! Panie sędzio, ile ten mój kochany Zenuś ma szans? Kle, ja myślę, że Zenusiowi to tak z 3 szanse to możemy dać. Prawda, kochani? Jak myślicie? Też jesteście za tym, żeby Zenusiowi dać 3 szanse? Szybciutko wracamy do naszej tabeli. Szybciutko tutaj, tak. Oj, chyba za picie wody będzie dodatkowy punkt. O, tak, pijemy sportowcy, pijemy. Bardzo ważna sprawa. Pić wodę, tak. Uwaga, a teraz następna już nasza 7 konkurencja. Siła ręki. Uwaga, kochani, pozycja bocian, 5 sekund, trzeba się utrzymać na jednej nodze i rączki jak bociana dziób. 1, 2, 3, 4, 5, brawo! Helenko, pomóż mi, proszę, 1, 2, 3, 4, 5! Pozycja bocian, 5 sekund, zaliczone. Przedostatnia konkurencja. Kręcenie bioderkami w lewo, w prawo. 1, tak, skręcimy.
jeszcze. Wojtuś z Zedkiem. Kręcimy wiaderkami, kręcimy. Kręcenie wiaderkami wspaniale wam wyszło. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Teraz pora na obroty pupą. Tak, pupą. Uwaga, obroty na pupie. Teraz drogich sportowców proszę o odpoczynek. Tak, na tylko na kanapie dla sportowców. A ja teraz tu muszę podliczyć, zsumować naszą tabelkę, podliczyć, zobaczyć, jak tu się sprawa przedstawia. I zaraz zobaczymy, kochani, kto otrzyma tytuł Zwinny jak ninja. O, już tutaj wszystko wiemy. Mam piękne, złote medale. Uwaga, 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 kochani. W dniu dzisiejszym tytuł Zwinny jak ninja. O, Wojtuś, to widzę, już zmęczony. Tytuł Zwinny jak ninja otrzymuje Helenka! Woo, brawo dla Helenki! Chyba tutaj Helenki z Helenką medal. Brawo, brawo, Helenka, gratuluję. Helenko, oto tobie wręczam ten wspaniały złoty medal. Razem z tym medalem otrzymujesz tytuł Zwinnego Ninja. Gratuluję! Brawo! Brawo! Kolejny wspaniały złoty medal. I tytuł super Zwinny jak Ninja otrzymuje Wojtuś! Niech żyje Wojtuś! Hip, hip! Hurra! Wojtusiu! Gratuluję tobie, Wojtusiu! Otrzymujesz tytuł Zwinnego Ninja! I ostatni medal dla naszego dzielnego Zenka, który odnalazł w sobie prawdziwego wojownika ninja! Zenku, proszę iść! Zenku, gratuluję tobie! Pa, pa! Zobaczcie, jakie ładne mamy medale. Gratuluję, kochani. To oto mój złoty medal. Oto Zenka brązowy. I oto medal brązowy Wojtusia. Ja jestem na pierwszym miejscu, więc dostałam złoty. Brawo. W takim razie żegnamy. Do następnego razu. Pa, pa. Pa, pa.